Jakie jest optymalne podejście do osób, które są złośliwe, które są agresywne, które hejtują, które mają taką złość w sobie? Jak sobie radzić z takimi osobami? I ogólnie, w zależności do jakiego stopnia wierzysz w takie rzeczy, jak sobie radzić, podchodzić do takich negatywnych sił? Powiedzmy tak. Przedstawię moją perspektywę, mój sposób. Jest bardzo prosty. I dojdziemy do takiego punktu, gdzie powiem Ci, jak być praktycznie do pewnego stopnia nietykalny. Że takie siły, tacy ludzie, taka agresja, taka złość nie może Cię tknąć. Więc zaczynamy. Mój sposób jest bardzo prosty. Jeżeli czuję się na siłach, to się angażuję w taki kontakt. Jeżeli nie czuję się na siłach, to się wycofuję. Dlaczego? Co to znaczy czuję się na siłach? Na siłach czuję się wtedy, kiedy wchodzę w kontakt z taką złośliwą osobą i nie jestem pobudzony, nie jestem zdenerwowany. Gdzie te rzeczy, które mówi ta osoba, nie uderzają w jakieś moje czułe punkty i nie denerwuję się. Jak zaczynam się denerwować i widzę, że zaczynam się złościć w jakiś sposób na tą osobę, zaczyna się budować taka jakaś reakcja, jakiś taki hejt, jakaś taka złość, negatywna energia. Jak widzę, że mnie zaraża, bo dosłownie negatywność zaraża, zrobić coś złego ta osoba, ty się poczujesz źle i masz ochotę zrobić coś złego, zaatakować w jakiś sposób, albo zemścić się, albo cokolwiek, albo pokazać tej osobie. Cokolwiek to jest, złościsz się. I można udawać, że się nie złościsz, możesz udawać, że się nie złościsz, ale zawsze to wycieka. Wychodzi jakimś słowem, jakimś hasłem, jakaś taka mała, subtelna zemsta tu i tam wychodzi. Więc jeżeli widzę, że się zdenerwowałem, że denerwuje mnie, że zaraża mnie taką złością, że jestem pobudzony, że coś uderzyło w jakiś czuły punkt, albo boję się, albo nie czuję się fajnie, to nie jestem na siłach na dalszy kontakt, bo wtedy nic dobrego nie wyjdzie z takiej rozmowy. Ja będę się złościł i łapię taką falę złości, gdzie mogę udawać, mogę próbować się odzłościć, ale to nie da się. Jak łapiesz falę, jak dochodzisz do takiego punktu, to fala idzie i możesz udawać, starać się, ale i tak ta złość jest. Więc wycofuję się, jeżeli widzę, że zdenerwowałem się, że pobudziło mnie to. Odpuszczę sobie. Moje ego straci. Powiem, że okej, wygrałeś, okej, masz rację, okej, zostawmy to teraz cokolwiek i wycofam się. Bo widzę, że się pobudzam za bardzo. Teraz, jeżeli wycofałem się, to co zrobię, to będzie budowanie swojej siły. Większość czasu, jeżeli się nie angażuję, to większość swojego czasu buduje swoją siłę. Jak buduje swoją siłę? Dwie rzeczy. Zbuduję swoją siłę, jeżeli pogodzę się z tymi uczuciami, z tymi emocjami, które wzbudziła we mnie ta osoba. Czyli ta osoba zdenerwowała mnie, ta osoba powiedziała coś, co uderzyło we mnie. Ta osoba powiedziała jakąś rzecz, która wywołała we mnie jakąś reakcję. Zbuduję swoją siłę, oswajając się z tym, co mnie zabolało. Może ta osoba powiedziała coś, co mnie zabolało. Może ta osoba powiedziała coś, co mnie zdenerwowało. Posiedzę z tym i pomyślę przez chwilę, nie za długo, co to jest to coś we mnie, co się tak pobudziło. Dlaczego ja tak strasznie zareagowałem? Dlaczego ja się tak zdenerwowałem? Postaram się to zrozumieć. Jaki jest powód? Jak zobaczę, jaki jest powód naprawdę, co ja czuję w stosunku do tej złej rzeczy, do tego, co powiedział ktoś, to postaram się to zaakceptować. Czyli może ktoś powiedział, że jesteś coś zły. To jeżeli ja się zdenerwuję, to posiedzę z tym i pomyślę sobie, dlaczego ja się zdenerwowałem, że ktoś powiedział, że jestem zły. Może dlatego, że może mieć rację? Może dlatego, że nie jestem wystarczająco pewny siebie, że jestem dobry, czy cokolwiek? Przykładowo. I postaram się zaakceptować to, że mogę być zły. Zmieścić to w sobie. Buduję swoją siłę, akceptując te rzeczy, które mnie pobudziły. I teraz, za każdym razem, jak będę wracał do takiej samej sytuacji, to ta osoba powie znowu ten sam tekst, to samo hasło, te same rzeczy, zrobi to coś znowu, to ja, przez to, że oswajam się za każdym razem z tym,
to będę mniej pobudzony. Znowu powie to samo i ja tak jakby już to zaakceptowałem, już mieści się to i nie pobudza mnie tak. Nie reaguje. I jestem na siłach, jak nie reaguje. Teraz, to jest jedna część budowania swojej siły. Druga część budowania swojej siły to jest robienie wszystkich tych rzeczy, które powodują, że masz uśmiech na twarzy. Jeżeli nie angażujesz się, jeżeli postanawiasz zignorować tą złą energię tych złych ludzi, te złe teksty, tą agresję i obracasz kierunek, to rób wszystkie te rzeczy, które powodują, że się uśmiechasz, że się cieszysz, że masz taką radość w sobie, budujesz taką pewność siebie, radość. Skupiasz się na swoich celach, żeby osiągać, żeby budować taką pewność siebie, żeby być bardziej pełny, bardziej zadowolony z siebie, bardziej szczęśliwy, robił te rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, robił te rzeczy, które sprawiają, że się cieszysz, że się uśmiechasz. Dużo inwestycji w tym. Teraz to się buduje i jak człowiek inwestuje w takie rzeczy długie okresy czasu, to poziomy, powiedzmy, szczęścia są coraz wyższe. Promieniujemy tym. I później buduje swoją siłę i jak zdarza się znowu sytuacja, gdzie jakaś negatywna, złośliwa osoba się pojawia w moim życiu, to po pierwsze, ja promieniuję taką radością i szczęściem, gdzie ta osoba wypala się, razi. Można to zauważyć, jak ktoś jest za bardzo intensywnie pozytywny, świeci radością, ma takie dobre intencje, to jak jest ktoś taki negatywny, to jak ty, jak my czasami jesteśmy w takim skurczu i pojawia się taka osoba strasznie pozytywna, to aż wolimy uciec, razi nas. Nasze hejty, złości wydają się głupie, jakbyśmy chcieli powiedzieć coś tej osobie. Nie możemy się przebić. Więc jak ty budujesz swoje szczęście, jak budujesz tą radość i promieniujesz tym, to później jakieś takie różne złośliwe rzeczy są nieistotne dla ciebie. Ty podchodzisz z tą radością, z tą chęcią, świecisz oczami. I ta osoba po pierwsze nie ma chęci robić czegoś złego, a po drugie ty jesteś opanowany, bo masz tyle zapasów szczęścia, że takie rzeczy są mało istotne i wtedy możesz rzeczywiście nie reagować i denerwować się, tylko możesz rzeczywiście skupić się na tej osobie i zrozumieć ją. Jesteś na siłach, żeby zrozumieć tą osobę, żeby powiedzieć, okej, co ta osoba chce, dlaczego tak się zachowuje, skąd, z jakiego miejsca wychodzą takie zachowania, dlaczego się tak złości. I starasz się ją zrozumieć. I wtedy możesz zrozumieć tą osobę i skontaktować się i zrobić coś konstruktywnego, bo nie jesteś pobudzony, nie jesteś agresywny. I przez to, że masz ochotę zrozumieć tą osobę, to dosłownie samo to, że masz ochotę, to zarażasz tą osobę tą pozytywnością swoją. Dosłownie zarażasz ty zamiast tego, że on cię zaraża, ta osoba. Czyli dosłownie ta pozytywność twoja staje się więcej, po prostu zarażasz. Wysiada ta negatywność, bo jest intensywne. Z drugiej strony, jeżeli przerobiłeś pewne rzeczy, to ta osoba może powiedzieć coś, a jeżeli to masz przerobione i nie rusza cię tak bardzo, to znowu utrzymujesz kontrolę. To znaczy według mnie bycie na siłach. I jak wchodzimy w kontakt z negatywnością, to nie możemy pstryknąć palcami i nagle ja opanuję teraz sytuację, tylko to jest długoterminowy proces. To jest jaką falę w życiu złapiesz. Łapiemy falę. Jak złapiesz falę, że się czujesz fajnie, że jesteś pozytywny, to jest duża i takie małe, negatywne różne rzeczy możesz po prostu zjeść je. W sensie wysiadają. W ten sposób praktycznie stajesz się nietykalny. Im wyżej jest ten poziom twojej radości, twojego promieniowania szczęściem, radością, dobrymi intencjami, podchodzisz do człowieka i ktoś ma jakąś złość i wysiada przy tobie, bo twój poziom jest tak wysoki, że promieniujesz tym. Z drugiej strony prawo przyciągania, nie jesteś kompatybilny z takimi osobami. Widzą ciebie, widzą twoją radość i obracają się, idą gdzieś indziej, bo nie mają siły się przebić. Dosłownie radość, szczęście, pozytywność, ekspansja to jest pole ochronne. I to działa nie tylko z ludźmi, tylko ogólnie z negatywną energią.
Jak ktoś ma obsesję z tym, że są siły negatywne, które chcą mnie zniszczyć, które są chcą wpłynąć na mnie, jest rząd i promieniują nas, i pryskają nas, i robią nam różne rzeczy, i duchy wpływają na nas, i wchodzisz w takie myślenie, to okej, z jednej strony, jeżeli nie czujesz się na siłach, to wycofaj się i ignoruj to i buduj swoją siłę. W sensie, łatwo jest zarażać się tym, że robią mi źle, ja muszę się ochronić, oni są źli i wchodzisz w taki tryb, że zaraża cię to. Jeżeli ktoś ignoruje oglądanie na przykład horrorów, nie ogląda horrorów, nie zajmuje się tą negatywną stroną duchowości na przykład, nie? Bo jest też pozytywna strona. Czemu nie zająć się tym? Jak budujesz na przykład swoje skupienie, skupiasz się bardziej na pozytywnej stronie duchowości, o aniołach, o czymkolwiek, jeżeli wierzysz w takie rzeczy, budujesz twoją wiedzę, twoje rozumienie na takich pozytywnych rzeczach, to się rozbudowywuje i łapiesz taką falę, staje się więcej tego. I później, jak pojawia się coś negatywnego, to tyle siły ze sobą czujesz takiej pozytywnej, tyle energii, tyle aniołów, cokolwiek masz ze sobą, czujesz, że jakieś takie negatywne rzeczy nie mogą się przebić. Po prostu nie mogą się przebić. Jest pole ochronne, dosłownie. Teraz, w naszym życiu zdarzą się sytuacje, że mimo tego, że budujemy swoje szczęście, czujemy się szczęśliwi, to pojawią się sytuacje, że nas pobudzą. I nic na to nie poradzimy. I się zdenerwujemy. I zareagujemy. I to jest okej, zdarzy się. Każdemu się zdarzy. Nie jesteśmy idealni. I to też akceptujemy, że okej, zdarzyło mi się, zezłościłem się, zaraziła mnie ta osoba swoją negatywnością, jest okej, co mogę teraz zrobić? I trzeba pamiętać o tym, że czasami te złe sytuacje, ta negatywność, ten kontakt, to starcie się z pewną osobą, która jest agresywna i negatywna, to jest część naszej drogi. Jeżeli wzrastasz, to zdarzą się takie sytuacje, które nie unikniesz. I to są sytuacje po to, żeby ci pokazały, co masz w sobie, co cię tak pobudza. Że pewna osoba zachowuje się w pewien sposób i co jest w tobie, co się tak strasznie denerwuje na to? Dlaczego tak reaguje intensywnie? I przerobić to, żeby zaakceptować to, żeby to nie musiało się pojawiać z powrotem, żeby następnym razem, jak ta osoba zrobi coś takiego, to jesteś pod kontrolą. Nie musisz udawać, że się nie denerwowałaś, żeby być pod kontrolą, tylko naprawdę jesteś pod kontrolą, że przerobiłeś to i nie pobudza cię, nie denerwuje cię tak strasznie. I wtedy możesz zarazić tą osobę pozytywnością, bo masz tą pozytywność, bo masz tą siłę w sobie. Więc tym filmem chcę przekazać, że życie działa długoterminowo. Jeżeli chcesz uniknąć sytuacji, gdzie duchy cię nawiedzają, albo złe energie wpływają na ciebie w jakiś sposób, albo ludzie negatywni, złośliwi się pojawiają w twoim życiu i atakują cię cały czas, to trzeba pamiętać o tym, że czasami trzeba wycofać się. Większość razy, jeżeli nie czujesz się na siłach, większość razy wycofuj się. Przerób to, co cię denerwuje, to, co cię złości, to, co cię przeraża. Przerób to, zaakceptuj to, że może to być i następnym razem nie jest to tak intensywne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, buduj przeciwieństwo tego po prostu. Buduj. Tak jak Gandhi powiedział, jeżeli chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie, nie? Coś takiego. Czyli ty budujesz swoją pozytywność, swoje szczęście i później to jest tak duże, że takie rzeczy nie mogą przejść. Jesteś chroniony. To jest jedyny sposób, żeby być chroniony. Żeby mieć większe pole energii takiej pozytywnej. Więc, jeżeli ten film jest pomocny, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.